Jestem bałaganiarą. Mam często w domu syf. Nie jest to syf ciągły i permanentny, ale dosyć częsty i regularny. Dzisiaj, jak mój przyjaciel wchodził do samochodu, mojego samochodu, bo gdzieś tam jechaliśmy razem, i otworzył tylne drzwi i powiedział: O kurwa. Myślę, że to była dosyć adekwatna wypowiedź odnośnie tego, co tam zobaczył. Bywało, że ja biegam po domu, jak ktoś miał przyjść, i szybko to sprzątałam, bo się tak w ogóle wstydziłam tego. Sprzątam, kiedy mogę. Próbuję, szukam metod rozwiązania. Angażuję ostatnio moje dzieci. To jest bardzo pomocne. To jest bardzo pomocne. I taki utrzymuje się w miarę porządek. Jeszcze właśnie nie opracowałam tego, co do auta. W aucie po prostu zawsze to zostaje na sam koniec, nie ma czasu i tam jest naprawdę, tam jest naprawdę nieźle. No, boję się trochę, co powiecie, ale no piszcie, bo może macie jakieś fajne pomysły. To jest, powiem wam, ten obszar, właśnie jeśli chodzi o sprzątanie, to jest ten obszar, z którym ja sobie radzę najsłabiej w moim życiu domowym, rodzinnym, organizacyjnym. Moja siostra ostatnio była u mnie i powiedziała, że no, najważniejsza jest dobra organizacja. Tutaj troszeczkę zawodzi u mnie w tym obszarze. Tak to wygląda. Widzicie? Nieposprzątane. Piszcie śmiało. Nie wahajcie się. Piszcie śmiało, co myślicie. Wszelkie rady wskazane. Będę bardzo wdzięczna. Szukam, próbuję. Wdrażam różne rozwiązania, ale tutaj, jeśli chodzi o moją konsekwencję, jest najsłabiej. Po prostu zawsze wydaje mi się, że jest tyle innych rzeczy ważniejszych i ja je tak priorytetyzuję, że po prostu to gdzieś tam spada, 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 spada. Ale to mnie też męczy. Ja bardzo nie lubię. Ja lubię, jak jest posprzątane, ja lubię, jak jest czysto. Wtedy mam jaśniejszy umysł. To mnie przytłacza. To nie jest dobrze. To nie. To wiem, że to nie jest dobrze. W takim funkcjonowaniu na co dzień, na pewno większość z Was się zgodzi, że po prostu nie jest dobrze, jak jest syf. No, nie jest dobrze, jak jest syf w chacie. To jest bardzo przytłaczające. No, także. Przyszliśmy właśnie do domu po całym dniu, dzieci w szkole, ja w pracy i teraz próbuję moje dzieci wziąć do pomagania mi, żeby były bardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. To było to taki właśnie mój jakiś taki problem. Nie miałam tego, jakby od nich wyegzekwować. Faustyna będzie teraz na przykład ze mną robiła zupę. Będziemy się uczyć razem gotować, więc po prostu Ja wszystko. już umiem trochę gotować. Umiesz, na przykład robisz sama naleśniki, robisz Jajecznicę. jajecznicę, Smażę zawsze. sobie tosty z serem. Trochę tego już jest. Chyba coś jeszcze robiłaś. Chyba ci pokazywałam ci, jak pomidorówkę się robi. A, no, też już Też. pomidorka. Więc Ale zapominam ciągle. dzisiaj będziemy robić zupę warzywną, taką zupę warzywną uproszczoną. O nie, to ja idę robić ziemniaki. Trzeba właśnie tylko obrać kilka ziemniaków, pokroić. Wrzucam też mrożone warzywa, trochę soczewicy i to się u nas bardzo sprawdza. Moje Gdzie są dziewczyny nawet to ziemniaki? lubią. Ziemniaki są tutaj w szafce w kuchni. Tosia u góry odkurza, słyszę, bo powiedziała mi, że muszą przynajmniej dwie rzeczy dziennie zrobić. I Ja ja nie mam robię kuchenek. trójkę dzieci, więc jak każdy zrobi dwie rzeczy dziennie, plus ja coś zrobię, to w sumie jest taki w miarę porządek wtedy w domu u nas. I nie tylko ja muszę to robić, co jest. Ale ja czasem nie robię tych dwóch rzeczy. Czasami się zdarza, no to prawda. Ale generalnie taki jest pomysł, taka jest idea i to się w miarę sprawdza. Na pewno jest dużo, dużo lepiej dla mnie niż to, jak to było, że ja przychodziłam po pracy zmęczona i Ja chciałam czułam. zapytać, co to jest to czarne, co ktoś mi rzucił i co nie? To jest kawa O. z kawiarki. I czułam, że ja muszę to wszystko sama ogarnąć. Rankiem zazwyczaj robimy bałagan, to się spieszymy, więc już nie zmywamy po sobie i tak dalej, więc przychodzimy po południu i ten bałagan jest. I teraz dziewczyny by chciały też, nie wiem, sobie robić swoje rzeczy i mieć wszystko w nosie. I No. ja czułam, że ja muszę to wszystko sama robić. Marianka, co robisz, jaką pracę robisz? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiesz, bo to się Nie. odkurza. Faustyna No. robi zupę, a ty? Nic. Nie, tak nie może być. Wiem, ale nałożysz mi? Tak, zaraz Może. ci nałożę, ale. Posprzątaj z usta, no nie? Nie. Odkurzę.
Może odkurzysz salon i korytarz, ale nie, odkurzanie jest troszkę za ciężkie dla ciebie, bo ten odkurzacz jest trochę za duży. Mariano, da radę, ma 6 lat. To zmiotę. Jeszcze to zmiecisz. No zmiotę. To może zlew chcesz umyć w łazience? Bo jest trochę brudno, już widziałam. No tak, tak. Chcę. Marianna zlew. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mam większy lub mniejszy bałagan w domu i w aucie. Nie chcielibyście zobaczyć mojego auta. Ja to sprzątam. To nie jest tak, że nie, bo ja to sprzątam, bo jakbym tego w ogóle nie sprzątała, co dopiero by było. Czasami udaje mi się utrzymać ten porządek przez dłuższy okres czasu, lub czasem przez krótszy. To jest taki naturalny stan mojego pokoju, przesprzątaniowy. Ja to zaraz ogarnę i będzie porządek, ale pewnie za 3 dni, coś takiego. 3-4 dni znowu się zrobi taki chaos. Książki, kubek na książce. Tak to wygląda. I co z tego? Dobra, dawajcie, co myślicie. Jestem ciekawa, może jakieś porady. Ja już się pogodziłam z tym, że tutaj jakby idealnego porządku przez 100% czasu nigdy nie będzie, ale cały czas wymyślam, próbuję wymyślić sposób, który byłby pomocny. Pustynka obiera ziemniaki do zupy. Oj, coś nieostro nagrywa, nie wiem czemu. A ja jednak lepiej mi się obierało tamtym. Tak, to weź ten drugi nóż. Jest to ostrzejszy. Ziemniaki w zupie to najbardziej pożądana część zupy dla moich dzieci. Dziewczyn. Dla dziewczyn, czyli dla ciebie nie? Nie, znaczy jestem dziewczyną, ale nie dla mnie.